Tylko tym razem jesteśmy... No, właśnie będę o tym mówić. Znowu tutaj jesteśmy. Tak? Ale tym razem jesteśmy tu, aby pracować. Nie minęło zbyt dużo czasu od zbrodni, a więc policja wciąż tutaj jest. Znajdźmy kogoś, kto mógłby wiedzieć o tym, co się stało. No, brzmi jak jakiś plan. A więc przy bramie póki nie ma nic do roboty. No i właśnie, widzimy, mamy bardzo dużo rzeczy, do których może... Bardzo dużo miejsc, do których możemy się udać. Na początku skoczymy do tego wielkiego namiotu cyrkowego, tam gdzie odbywają się, no, wszystkie przedstawienia. Scena cyrkowa z całą pewnością wygląda na mniejszą... Na większą z perspektywy widowni. Wow, to tutaj wszyscy oni przeprowadzają przedstawienia, czy tak? Nick, zrób jakieś salta. Nie będę robił żadnych salt. Dlaczego nie? Wyglądasz, jakbyś był w tym doskonały. Dlaczego miałbym wyglądać tak, jakbym mógł dobrze robić salta? Nie wiem, nie, kompletnie nie wyszło, sorki. Ha? Nick? To nie byłem ja. Tygrys! On tutaj idzie. A! Wow. Wow, zamiast warknąć, zamiast taki, wiesz, takie zrobić, to zrobiłem dźwięk, jakby, nie wiem, ktoś odpalał wóz. Naprawdę nie wyszło. Ale no cóż, nie poradzę, że nie mam głosu nie mam warunków do podkładania głosów ani dla zwierząt, ani do ludzi. Nic na to nie poradzę. Nick! Jesteś za młody, żeby ginąć. Nick! Stój! Stój! Leż! Wciąż tutaj jestem. Jeszcze nie jestem martwy. Nick! Nick! Z tobą wszystko okej? Ha, 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 przestraszyłam was, czy tak? What the... Regent jest takim słodziutkim tygrysem, czyż nie tak? O co chodzi? Wasza dwójka na pewno jest teraz cicho. Nie... Aha. Nie ze mną te... o co chodzi? Nick, on tam prawie zginął! A... On nawet nie był blisko śmierci, nawet tego, żeby zostać rannym. Ten mały tygrysek rzadko kiedy kąsa ludzi. A poza tym, ludzie zazwyczaj nie mają okazji, żeby pobawić się z dzikim tygrysem, racja? A więc jeżeli tak o tym byś pomyślał, to naprawdę miałeś szczęście. Ha? Ty się ze mną zgadzasz, czy tak? Tak przypuszczam. Co masz na myśli, tak przypuszczam? Dlaczego się z nią teraz zgadzasz? Uhu, twój kostium! Ha? Jest bardzo uroczy, jak chciałbym mieć taki. Kostium? Masz na myśli moje ubrania? Nie miałabyś nic przeciwko, gdybym od ciebie go pożyczyła, racja? Przypuszczam, że nie. Naprawdę? Jesteś najlepsza! Wow! Sytuacja naprawdę szybko się odwróciła. I tyle, jeśli chodzi o tamtego tygrysa. O, zapomniałam się przedstawić. Jestem Regina Barry. Wiem, że mógłbym to czytać jako Regina, ale... wyrąbiście nie pasowało. Nowa treserka zwierząt w Wielkim Cyrku Barry'ego. Nazywam się Maya Fey, jestem medium. Phoenix Wright, prawnik. Kiedy postawiłbyś nas koło treserki zwierząt, na pewno to by niezbyt pasowało. Miło mi was poznać. Tak samo, no, nawzajem. Okej. Tak więc macie więcej mojego beznadziejnego podkładania głosów. Cieszcie się i radujcie. Teraz będziemy rozmawiać o morderstwie. Hej, Regina, czy wiesz, co się może stało ostatniej nocy? Masz na myśli to morderstwo? Aha. Mój tata został zamordowany. Nie mogę sobie wyobrazić, jak to może być trudne dla ciebie. To było nieczułe. To się zgadza. Aranżer był twoim... Tak, aranżer był moim ojcem.
tak mi przykro co do tego, co się wydarzyło. A dlaczego mówisz, że jest ci przykro? A? Tak czy inaczej, wszyscy tutaj ćwiczyli ostatniej nocy. Nawet twój tata? Tak, wszyscy byli tutaj. Skończyliśmy z tymi ćwiczeniami około 22. Tuż potem wszyscy się rozeszli. Byłam jedyną osobą, która tutaj pozostała. Dlaczego to zrobiłaś? Bawiłam się z Regentem. Regent. A więc ona była z tą bestią. I to wtedy pojawiła się policja. Kiedy wzięli mnie na przypytywanie, kiedy do mnie dotarli, tata był już martwy. Jak na kogoś, kto właśnie stracił ojca w morderstwie, wygląda na niewiarygodnie szczęśliwą. Chciałbym, żeby powiedziała nam więcej o swoim ojcu, ale to za chwilę, najpierw o niej samej. To niesamowite, że oswajasz zwierzęta, jeżeli tak mówisz. To musi być coś naprawdę strasznego. Strasznego? Dlaczego? Ha? Regent nie jest straszny, on jest słodziutki. Odkąd zmarł Leon, Regent był moim najlepszym przyjacielem. Leon? Tak, Leon Lew. Leon Lew, Regent i Regina. Ciekawy dobór imion. Leon, on zmarł? Tak, właściwie został zabity. Mój tata go zabił. Co? Dlaczego on to zrobił? Nie jestem pewna, dlaczego on to zrobił. Ciężko nie być oczarowanym, kiedy ona na ciebie patrzy tymi niewinnymi oczkami. Wow. Tymi niesamowicie błyszczącymi oczami. Teraz... Aha, Phoenix mówił, że chciałby się dowiedzieć o jej ojcu, ale najpierw zaprezentujmy profil Maxa. To Max! Hej! Tak czy inaczej, tak w ogóle to gdzie jest teraz Max? Ty nie wiesz? Nie. On został aresztowany. Został oskarżony o morderstwo twojego, o zamordowanie twojego ojca. Będzie w porządku, Nick i ja pomożemy mu. Max nie jest tym gościem, czy tak? To znaczy kryminalistą? Oczywiście, że nie jest. Muszę się teraz zajmować tak mnogą liczbą rzeczy. Jak na przykład czym? Jak na przykład czym? Regina, o co chodzi? Co ci chodzi po głowie? Powiem ci, Maja, ale tylko tobie. Co? Naprawdę? I wtedy... O mój, to jest niesamowite, Regina. No dalej, nikt nie ma powodu, żebyś strzelał fochy. O mnie się nie martw. Regina powiedziała mi, że ktoś wyznał jej miłość. Wyznał jej miłość? Nie tylko to, to był Maximilian Galatica. Zastanawiam się, jak dużo ludzi ukradło mu jego serca. I wtedy, dokładnie tego samego dnia, jeszcze inna osoba też wyznała dla niej miłość. Co? Kto to był? Ktoś, kto nazywa się Trillo. Trillo? Najwidoczniej jest tenorem, który śpiewa w tym cyrku. Jeszcze go nie spotkaliśmy. Wygląda na to, że Regina jest prawdziwym hitem wśród mężczyzn w tym cyrku. Ona musi mieć nad nimi jakąś dziwną władzę. No, nie żartujesz. Dwoje mężczyzn w jeden dzień. What? Nawet ja chcę wyznać jej miłość? Ja też. Ona jest taka słodka. What? Dobra, nie będę się rozkminiał nad tymi dialogami, bo nie ma sensu się nad nimi rozkminiać. Teraz zapytajmy co do ojca Reginy. Czyli ofiary. Po tym jak ćwiczenia się skończyły, tata poszedł do swojego pokoju. Swojego pokoju? Tak. Te drzwi prowadzą do gabinetu aranżera. Sama nie wiem czemu, ale on tam poszedł w wielkim pośpiechu. Zastanawiam się, co się stało. Pokój aranżera. Byłoby dobrym pomysłem, żeby tam pójść to sprawdzić. Okej, czyli teraz skoczymy do
właśnie pomieszczenia aranżera. Można powiedzieć, że takiej garderoby, po tym, że jest tutaj takie lustro. A więc to jest pokój aranżera. Tak, ten pokój należy do ofiary. Co oznacza, że to tutaj Max musiał się spotkać z aranżerem tamtej nocy. Teraz, kiedy o tym wspominasz, to właśnie on powiedział. Zastanawiam się, co... to jest interesujący plakat. To jest plakat Maxa. Chcę go! Nick! Ja go chcę! Ja chcę się stąd wydostać.